Drodzy Państwo, dziś w autor mówi Krzysztof Kurek, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a nasze spotkanie, można powiedzieć, jest jednym z takich, które raduje mnie szczególnie. Witam Cię, Krzysztofie, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bo, drodzy Państwo, mam pozwolę sobie na taką prywatną, że tak powiem, uwagę, mam takie wrażenie jakby jakiegoś przeniesienia w czasie, gdzie z Krzysztofem wiele lat temu rozmawialiśmy, kłóciliśmy się o teatr, kłóciliśmy się o rozmaite pryncypia teatralne, a teraz spotykamy się, by porozmawiać o jego najnowszej książce. Jest to naprawdę jakaś podróż niesamowita w czasie. Cały czas jakby jesteśmy w kontakcie, ale takie spotkanie, gdzie mogę po prostu wypytać Krzysztofa o jego najnowszą, niezwykle interesującą książkę, no powoduje, że moje serce raduje się ogromnie. A ta książka nosi tytuł Okolice, widowisk, studia i szkice. Krzysztofie, powiedz tak naprawdę, jaka idea przyświecała Ci przy tworzeniu tej książki? Ona w pewnym sensie cząstkowo, no to jest jakiś efekt Twojej pracy wieloletniej, ale też takiego specyficznego spojrzenia na teatr, na historię teatru, na widowisko. Tak, to znaczy ta książka Okolice widowisk, ten tytuł jest dosyć ważny, bo my spieraliśmy się w czasie studiów o teatr i chodziliśmy razem do teatru. Fascynowaliśmy się tekstami dramatycznymi, nie wiem, warsztatem aktorskim, całą sferą inscenizacji, ale ta książka jakby jest dość daleka od tych naszych sporów. To znaczy, że w pewnym momencie, to już było bardzo dawno temu, doszedłem do wniosku, że badanie w ogóle zjawisk teatralnych, performatywnych, widowiskowych, umówmy się, zjawisk widowiskowych, zaraz to wyjaśnię, nie ma sensu w oderwaniu od jakby codzienności. To znaczy uznałem w pewnym momencie, że badanie w ogóle sztuki widowiskowej ma jakiś sens tylko poprzez osadzenie go w kontekście życia codziennego, życia społecznego, politycznego, historii materialnej, historii obyczaju, historii mentalności. I jakby dopiero w takim konglomeracie, w takim usytuowaniu dzieje widowisk zaczynają nam coś mówić o człowieku, o przeszłej rzeczywistości, bo jestem historykiem teatru i wiele się zmieniło od czasów naszych studiów, między innymi to, że inaczej już troszkę wyglądamy, ale także to, że się nie zajmuję współczesnością raczej, a teatr czy widowiska są właśnie, odpowiadając na twoje pytanie, takim pretekstem do patrzenia na przeszłą rzeczywistość. Są pewnym narzędziem otwierania pewnych zjawisk. I to ma głęboki sens. Jak ktoś, nie wiem, teraz zażartuję, z samego siebie otworzy, bo mam podobno hasło na Wikipedii i tam jest napisane polski historyk. No to jest chyba właściwe określenie, bo jakby staram się wykraczać poza historię teatru, przyglądając się poprzez dany typ widowiska napięciom społecznym, obyczajom czy pewnym strachom społecznym. Na tym osadza się ta książka właśnie. Ona, to jest takie właśnie, można powiedzieć, tak, historyczne potwierdzenie, że życie jest teatrem. No, życie jest teatrem po części tak, bo granica pomiędzy widowiskiem a tym, co nie jest widowiskiem, jest niezwykle płynna. W życiu codziennym, w życiu ulicznym, w życiu publicznym, politycznym, społecznym, te granice pomiędzy tym, co jest widowiskiem, a co nie jest widowiskiem, są niezwykle płynne. Wystarczy, że znajdzie się jeden obserwator na ulicy, który wypatrzy jakiś typ akcji i to zjawisko staje się widowiskiem. Ja starałem się, bo ta książka jest ułożona w taki sposób, żeby od czasów średniowiecza aż do XX wieku pokazać różne powiązania pewnych typów widowisk z uwarunkowaniami społeczno-polityczno-materialnymi. I na tym to polega, bo w średniowieczu takim, to jest mój pierwszy tekst w tej książce dotyczący gnieźnieńskich świąt głupców, takim właśnie pretekstem są święta grudniowych kalend, które pokazują, jak młodzi słudzy ołtarza w jednym momencie roku kontestują
pozornie nienaruszalny porządek społeczny, który nie pozwala jakby na jakiekolwiek formy buntu, zmiany, prawda? Ten porządek feudalny uzasadniany przez Kościół i filozofów kościelnych jest nienaruszalny, ale w tym jednym dniu ten wentyl bezpieczeństwa puszcza i ten porządek zostaje całkowicie zgodnie z prawami karnawału odwrócony. A z drugiej strony tekst o Kaliszu, to znaczy po części o zeszycie niejakiego Franciszka Marszałkiewicza, jest tutaj przykładem tego nie tylko czego uczyli się młodzi ludzie w szkołach jezuickich, ale także niewątpliwie pewnego podejścia do śmierci, do życia, do materialności. I tak do końca, prawda, aż do tekstów współczesnych, gdzie staram się pokazać, w jaki sposób, nie wiem, repertuar romantyczny na scenie Teatru Polskiego może wywołać nie tylko mentalną, ale i polityczną rewolucję. Mówię o Powstaniu Wielkopolskim. Więc to jest taka sieć powiązań. Reasumując, to jakby opisy wyabstrahowanych zjawisk jako artefaktów wyabstrahowanych z życia społecznego uważam, że nie mają większego sensu. Dlatego na przykład tym, co robię ostatnio, no nie wiem, żeby pisać o XIX wieku, to takim kluczem mogą być widowiska cyrkowe i ogródki rozrywkowe, prawda? To znajduje potwierdzenie u Prusa, Sienkiewicza w ich felietonach czy kronikach, ale to jest jakiś wgląd w codzienność i teatr, widowisko, zachowania o charakterze performatywnym dają nam wgląd w pewne szersze zjawiska społeczne. O, tak odpowiem. No, powiedziałeś właśnie, ja tak się nawet lekko skrzywiłem, że powiedziałeś już Kalisz, bo chciałem to zostawić na troszkę później i zrobić takie tadam, 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 drodzy Państwo, w tej książce Kalisz ma swoje miejsce. Jest rozdział Taniec śmierci na scenie Kolegium Jezuickiego w Kaliszu. Powiedz nam troszkę więcej o tym. Znaczy to jest taki tekst, który powstał w wyniku lektury pewnego zeszytu. Proszę Państwa, nie wyrzucajcie zeszytów szkolnych. Choć moje byłyby dowodem hańby, ale pewnie, bo zawsze wagarowałem i miałem tam różne wpisy, ale okazuje się, że te zeszyty mogą mieć jakieś znaczenie. Oczywiście teraz pół żartem, pół serio mówię, ale ten tekst, o którym teraz rozmawiamy, oparty jest na odkryciach, które mogły zostać dokonane w wyniku tego, że zachował się w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie zeszyt ucznia Kolegium Jezuickiego, niejakiego Franciszka Marszałkiewicza, który pewnie tam na przełomie XVII i XVIII wieku studiował, uczył się, chodził ulicami Kalisza i skrzętnie w swoim zeszycie spisywał różne rzeczy, oprócz lekcji, wypisów z podręczników, wypisów dotyczących retoryki, poetyki, czyli tego, czego uczono praktycznie w Kolegium Kaliskim, próby wierszopisarskie. Są tam arcyciekawe fragmenty, na przykład dotyczące nauki szyfrowania za pośrednictwem symboli astronomicznych. Są wypisy z podręczników, jak powiedziałem, są próbki poetyckie w oparciu o wskazówki nauczycieli poetyki. Są streszczenia dramatów, które być może wystawiano na scenie Kolegium Jezuickiego i w których być może Franciszek Marszałkiewicz grał. Jest tam zapis właśnie Tańca Śmierci, tekstu opartego na słynnym wierszu z krakowskiego obrazu w kościele Bernardynów. Ale są tam na przykład też uwagi dotyczące życia codziennego, jak spędzać plamy z odzieży, jak szczepić krzewy różane oraz inne rzeczy. Być może był deficyt papieru i po prostu ten jeden zeszyt służył do wszystkiego, ale gdyby nie to odkrycie, to znaczy to jest właściwie odkrycie profesora Wydry, wybitnego polskiego edytora, tekstologa, fenomenalnego badacza, mojego przyjaciela i mistrza,
Troszkę mu w tym pomagałem, powiem tak, i to kiedy ten zeszyt przeczytaliśmy, to postanowiliśmy go eksplorować, bo jest tam wiele bardzo, bardzo ciekawych rzeczy, które właśnie sięgają w stronę życia codziennego, historii edukacji, takiej historii szkolnej, które pokazują pewne uwarunkowania tamtego czasu. I to właśnie moim zdaniem ma głęboki sens, bo gdybyśmy tylko rozmawiali o jakichś scenariuszach, dramat, widowisk, które są tam wpisane, wycięli je z tego kontekstu, nie miałoby to większej wartości. Proszę Państwa, to jest spotkanie z jakimś człowiekiem, który chodził ulicami Kalisza, który spisywał różne rzeczy na lekcjach. Nie wiemy, czy był dobrym uczniem, czy nie. Mało o nim wiemy, właściwie nic o nim nie wiemy, poza tym, że podpisał swój zeszyt i że tam był, ale zwykły zeszyt staje się pretekstem do takich rozważań i do odkryć, bo notował to, co być może grano na tamtejszej scenie, a co odzwierciedlało jakieś takie mentalne dylematy, no bo wystawiać taniec śmierci to nie jest zwykły spektakl, zwykłe widowisko, prawda? Przy okazji, Krzysztofie, pokaż okładkę książki. Bo tak, 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 proszę bardzo. Bardzo, jest... bardzo atrakcyjnie wygląda. Jest tak. Oczywiście w naszym księgozbiorze, ale także do kupienia w dobrych księgarniach. Tak. To się mówi. Panie profesorze, ja przede wszystkim chciałbym podziękować, że właśnie w tych swoich eksploracjach historycznych, w swoich badaniach ustawił pan lunetę nie tylko w stronę Gniezna, które jest panu bardzo bliskie, nie tylko w stronę Poznania, gdzie jest pan osadzony, ale także w stronę naszego miasta, bo to także dla nas bardzo ważny element. Cieszymy się, że możemy tam być, że Biblioteka Krajska też miała maleńki udział. Tak, jest tutaj ilustracja z Biblioteki Kaliskiej, ale Kolegium Kaliskie było bardzo silnym ośrodkiem edukacyjnym i teatralnym. Rywalizowało z innymi ośrodkami, a przecież wszystkie kolegia z perspektywy czasu dzisiaj postrzegamy jako takie silne centra o znaczeniu kulturotwórczym. Bez względu na to, jakie dzisiaj narastają kontrowersje wokół działalności jezuitów, myślę o takim aktywnym wspieraniu antyprotestanckich wystąpień, prawda? No to jest taka ciemniejsza strona aktywności kolegiów. To ich znaczenie naukowe, wychowawcze, takie kulturotwórcze, te kolegia promieniowały na miasta, miały świetne księgozbiory, dysponowały drukarniami, wpisywały się w rytm życia miasta bardzo mocno poprzez różne zjawiska i wydarzenia. No tego przecenić nie można. I tak jak w innych kolegiach, w Kaliszu działał teatr jezuicki i poprzez teatr jakby wdrażano uczniów i uczono ich, może inaczej, uczono słuchaczy kolegium jezuickiego tego, co stanowiło istotę jezuickiego kształcenia, czyli postawę wymownej, powtarzam, wymownej pobożności, wymownej pobożności, a więc jakby realizowanej w publicznym starciu z oponentem. A do tego były potrzebne narzędzia z zakresu retoryki, poetyki, umiejętności prowadzenia dyskusji, ale także ekspresji ciała i umiejętności jakby zachowania się w określonej sytuacji komunikacyjnej. Jezuici słusznie zauważyli, że daje to teatr, stąd taka wychowawcza, formacyjna i edukacyjna i także polityczna funkcja teatru jezuickiego. I te scenariusze, także ten taniec śmierci być może wpisany do tego kajetu mógł być podstawą widowiska, w którym Franciszek Marszałkiewicz oraz inni uczniowie brali udział po prostu w Kaliszu. A wracając do tych relacji pomiędzy właśnie rozmaitymi sferami życia a teatrem. Rozumiem, że ta jakby interferencja jest stała, ona jest dwukierunkowa, to jest tak, że życie wpływa na teatr, a teatr wpływa na życie. To oczywiście, że tak. To znaczy ja oczywiście nie chcę tutaj przypominać jakichś teatralnych legend, no bo jedna z teatralnych legend głosi, że kiedy grano w Teatrze Polskim Betlejem Polskie, Inuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa, wspaniała artystka, niezwykła kobieta, związana z Poznaniem,
grała akurat Matkę Boską. W czasie jej monologu ktoś wpadł do teatru, przerwał spektakl i krzyknął, że wybuchło powstanie wielkopolskie i że Polska jest znowu wolna. I prawda, cała ta mesjanistyczno-romantyczna otoczka, cała ta sfera symboliki zostaje uruchomiona i taka legenda nabrzmiewa znaczeniami, prawda, przez lata. No, można w to wierzyć bądź nie. Ja wierzę w takie rzeczy dość średnio, zwłaszcza, że aktorzy to konfabulanci, jakby z natury rzeczy. Nawet w dobrym znaczeniu tego słowa. Te legendy są potrzebne, żeby jakby tworzyły aurę wokół teatru, ale w tej książce jest taki tekst właśnie poświęcony związkom jakby teatru z rewolucją, czyli powstaniem wielkopolskim. I tam są głosy także wybitnych historyków, recenzentów ówczesnych, uczestników zdarzeń ulicznych 1918 i początku 1919 roku, którzy wprost mówią, że to, że Szczurkiewicz jako dyrektor Teatru Polskiego wystawił Kordiana, wystawił Wesele i wystawił kilka innych tekstów odwołujących się do idei niepodległości, czy w ogóle pewnego myślenia o istocie polskiej wolności, doprowadziły do tego, że wybuchło powstanie. To znaczy, że w jakiś sposób, nie wiem, tacy ludzie jak wybitny historyk, przecież profesor Grot, to są postaci też jakby ważne dla Kalisza, bo ich prace też odwołują się do dziejów Kalisza, twierdzili, że jak siedzieli na widowni, to wszyscy chcieli być jak Kordian. Kiedy oglądali Wesele, to scena chocholego tańca odegrana w odpowiedni sposób przypominała, że zawsze żarzy się ta iskra wolności, że coś jest ukryte i coś rozpala nasze umysły i że teraz jest moment, żeby ten chocholi taniec przerwać. I jakby taki formacyjny charakter teatru, który syci się emocjami ulicy niewątpliwie, a teatr zawsze się tym sycił, zawsze, od czasów starożytnych. No to jest coś, co jest warte opisania właśnie, jakby pokazuje pewną historię mentalną tamtego czasu. To jest istotne, bo pewne gesty symboliczne mają ogromne znaczenie, to znaczy Czyja z Paderewskiego, Przemówienia, te wszystkie manifestacje polskości, jeszcze gdzieś w tym Kordian, prawda, na scenie, który idzie zabić cara, prawda, i recenzenci o tym piszą, że strach i imaginacja już nigdy nas nie opętają, że jest chwila, że to jest ten moment, prawda. Ludzie wychodzą z teatru jakby jeszcze bardziej podładowani. No to z tym mieliśmy do czynienia w Teatrze Bogusławskiego przecież w czasie insurekcji kościuszkowskiej, kiedy tam rodził się ten teatr polityczny, jaki dzisiaj znamy, w tamtym właśnie czasie. To miało znaczenie przy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, ale przecież i Dziady Dejmka, i późniejsze wydarzenia, kiedy aktorzy niemal byli prowadzeni przez publiczność i nie byli w stanie normalnie prowadzić roli, bo jakby publiczność akcentowała rytm roli oklaskami, pomrukami czy żywiołowymi reakcjami. Te związki są bardzo silne. Ja znam opowieści wybitnych aktorów, którzy schodzili ze sceny w przerwie i mówili, że oni nie podołają grze, bo publiczność narzuca pewną interpretację i schemat roli i prowadzi. To jest niesamowite. Te związki są oczywiste i to od stuleci. No tak, ale wreszcie opisane szeroko i dogłębnie. I w związku z tym moje końcowe pytanie, komu przede wszystkim tę książkę polecamy, bo wydaje mi się, że absolutnie nie tylko historykom teatru. Nie, to nie jest książka dla historyków teatru. To jest książka dla wszystkich, których interesuje przeszłość od średniowiecza do XX wieku w jej nieoczywistych aspektach buntu, strachu eschatologicznego, nie wiem, myślenia o wolności, a więc takie sytuacje, gdzie widowisko staje się pochodną pewnych, nie wiem, zjawisk społecznych, tęsknot, aspiracji,
To jest jakby książka dla tych, którzy interesują się historią obyczaju, mentalności. Raczej tak bym to określił, bo gdyby to była książka o teatrze samym, ona byłaby strasznie nudna. A No, przede tyle bym wszystkim powiedział, ale to jest inne tym, spojrzenie. którzy interesują się mniej rozpoznanymi aspektami przeszłości, no bo nie powiedzieliśmy tutaj o jednej rzeczy. Tutaj są, nie tylko tu w tej książce jest pierwszy chyba w ogóle w stanie badań, no będę tu nieskromny, duży szkic o historii cyrków w Poznaniu, widowisk w ogóle wokół cyrkowych i wokół cyrkowych, co daje piękny wgląd w historię obyczajowości tamtego czasu, ale przede wszystkim są tutaj pomijane wątki, nieprzyjemne i niezbyt chętnie podejmowane przez historyków, na przykład wystawy żywych ludzi w poznańskim Starym Zoo, gdzie obok klatek zwierzęcych wystawiano sprowadzanych między innymi przez Karla Hagenbecka, znanego państwu z przygód Tomka Wilmowskiego, bo tam bohaterowie pracują dla Hagenbecka i sprowadzają zwierzęta do Europy. Tam ja pokazuję, w jaki sposób Hagenbeck sprowadzał ludzi, różnych przedstawicieli różnych nacji, plemion, narodowości i wystawiał ich obok klatek zwierzęcych, także w Poznaniu. A więc to jest nie tylko taka wgląd w codzienność, ale także odkrywanie pewnych zjawisk. To ma tutaj dla mnie też ogromne znaczenie, które dotychczas nie były opisane, bo one nie wpisują się z różnych powodów w ten taki konwencjonalny, potoczny, poprawny politycznie często dyskurs. Więc nie wiem, czy to jest zachęta, czy nie. Ja myślę, że tak. Ja myślę, nie wiem, czy możemy zachęcać, czy to jest lektura na lato. Nie. Ale być może, jeśli spojrzymy na to, że czasami latem mamy po prostu trochę więcej czasu na to, żeby nie czytać pospiesznie, tylko żeby właśnie dać szansę książce do pobudzania nas i do naszych refleksji, myślenia, szukania i zastanowienia się raz jeszcze nad pewnymi rzeczami, które wydaje się nam, że są nam znane. A tak naprawdę profesor Krzysztof Kurek daje nam szansę spojrzenia na te rzeczy jeszcze raz i odkrywa także nowe. Nowe, cudowne po prostu spoglądanie na teatr, który no po prostu nie jest tylko rozrywką. To jest niestety, czy stety, niestety, tak, bardzo ważny element naszego społecznego i politycznego życia. Tak. Pięknie dziękuję, polecamy gorąco do lektury. Okolice Lwowic. Pozdrawiam wszystkich Kaliszan i gratuluję pięknej historii miasta. I cieszymy się ogromnie, że także na tą naszą historię spoglądasz. Czekamy na kolejne w takim razie produkcje, a na razie polecamy do lektury Okolice Widowisk, studia i szkice. Naszym dzisiejszym gościem był profesor Krzysztof Kurek. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo.